Witam Was 26 stycznia 2021 roku i zobaczcie, wszystko skute lodem, a więc spróbujemy pobiegać po plaży i zaczynamy od Polmosa. Z piaszczystej, niepokrytej śniegiem części plaży wydobywam 2 grosze. Pniemy się w górę z nominałami, mamy 20 groszy. Wlazłem przed chwilą do przebieralni i zobaczcie, wykułem sobie 2 złote. Ale nie powiem, że było łatwo, musiałem nieźle kuć, jak dzięcią. Kolejną wydziubaną z przebieralni monetą jest 5 groszy. Już po sygnale wiem, że jest to jakiś miedziak. Taki tam pierścioneczek dziecięcy. Cepeliada, ale jest i cieszy. Mówiąc szczerze, wolałbym podziubać magnesem neodymowym, ale za dużo, wiecie, roboty przy tym lodzie, a więc wyciągam sobie 2 grosze. Jak się pewnie domyślacie, zrywek mam już z 20 sztuk. Ale nie ma co pokazywać. Element od e-papierosa. Wytargałem sobie 1 grosza, a wydłubałem go takim potężnym digerem od kolegi Sebastian Blitz. Pozdro, brachu. Taka broń biała. No i tym razem z dziurki wyniuchałem sobie 20 groszy współczesne. Na plaży kiepsko, a więc proponuję mini urbex. Zobaczcie, jakieś takie domki, zdaje się opuszczone. Albo będą remontowane, nie wiem. Wiem, że tutaj gdzieś jest cały ośrodek, który jest już opuszczony i zlicytowany przez komornika. Postaram się go znaleźć dla Was. Zerkajcie, drugi domek też jest pootwierane wszystko. Nie wiem, czy ktoś to rozkrada, wiecie, czy... Bo to dziwne jest, żeby tak wszystko było pootwierane. Spójrzcie, ktoś to rozwalił już drzwi. I taki, widzicie, smutny koniec kolejnych ośrodków. Kiedyś, jak zwykle, było tu życie. Teraz wszystko jest pootwierane. Będzie rozkradzione niebawem. Jeszcze jest terma, ale niedługo się nią ktoś poczęstuje. Jestem tego pewien. Szkoda słów mi na to wszystko. I trzeci albo i czwarty domek też wszystko pootwierane. Patrzcie, tu sobie już drzwi magazynują. Przecież to wszystko można by odnowić, nie wiem. Widocznie, wiecie, komuś się nie opłaca tego remontować. No wszystko jeszcze jest w dobrym stanie, słuchajcie. Ale widzę, że łazienki już są pomału rozkradane. Tu już termy nie ma. Zobaczcie. Same rury wiszą. A, tu już cały domek rozebrany. Czyli co? To będzie wszystko chyba rozbierane. Domek za domkiem. I pozostaną tylko fundamenty. Zerknijcie, jednak udało mi się znaleźć wejście bez forsowania płotu. Wszedłem przez tę oto furtkę. Była otwarta. A więc zerknę. Cóż tu za stan w tym naszym opuszczonym ośrodku. Wchodzimy na dzień dobry. Otwarte drzwi. Spójrzcie, co tu się dzieje. Już rozkradziony sprzęt. Proszę, ale jeszcze nie do końca. Masakra. Zobaczcie. Obraz nędzy i rozpaczy. Ludzie jak bydło rzucili się. Wszystko rozwalić. O, fuck. Zobaczcie, klucze hotelowe. Jestem zszokowany. Zobaczcie. Tak wygląda tutaj recepcja. Nie wiem, czy coś tu widzicie, ale zerknijcie. Taki hotel. Wszystko pootwierane. Jestem w szoku. Pierwszy raz udało mi się wejść do lokalu, który praktycznie jest wyposażony. Ale już jest rozkradane. Jestem w szoku. Naprawdę tylko tyle mi przychodzi do głowy. Spójrzcie. Tony papierów, tony analiz, genialne myśli, tłumy na sali. Po prostu mega wow. Zobaczcie. Jakieś obrazy.
takie rzeczy. A to już taka bardziej współczesna twórczość. Macie safe. No dalej ten sam widok. Już grzejniki proszę odkręcone. Ktoś sobie będzie je wywoził. Taki biznes. Na ścianie kolejna reprodukcja. Zbadajmy kolejny pokój. Słoneczniki Van Gogha. A tu Dario. Pozdrawiam serdecznie moich widzów. Odwiedzamy następny pokoik. Też niezła demolka. Ktoś tu już rozbierał baterię łazienkową. Tak się częstują biznesmeni. Kolejne lusterko. Śruby, śrubeczki. Tu znów biznesmeni już rozkręcają. Tutaj mamy rower. Również się nad nim nie zlitowano. Jest też lampa. O, się pozabijać tu można. Lustra, lusterka. O, tu proszę, na bogato. Mamy komputer, monitor. To nawet zobaczcie, jest twardy, czy co tam, ale jazda. I wchodzimy na białą salę. Patrzcie, jakaś taka sala bankietowa. Dziś już wszystko pozrywane. Nawet sufity już pomału rozbierane. Masakra. Maszyna do Coca-Coli. Szok. Szok i niedowierzanie. Oglądajcie to razem ze mną. Co tu się dzieje. Patrzcie, jeszcze nawet bułki na burgery są. Wchodzimy do kuchni. A w kuchni nie lepiej. Całe wyposażenie. Widzicie? Zszokowany Dario. Idźmy dalej. Tu jakieś lodówki. Zobaczmy, czy coś nam zostawili. Nawet światła nie zostawili. Puste lodówki. Tu winda spożywcza. To znów biznesmen sobie zostawił do wyniesienia grzejnik. Kolejne biureczko. Twórczy bajzel. Jest lampka biurowa. Są szuflady. Patrzcie, macie tutaj jakieś dokumentacje. Zdjęcia. Szok. Lecimy na Szczecin. Spójrzcie, wszedłem sobie na górę. To też są kolejne pomieszczenia. Ale tutaj nie będę wchodził. Jest wybita szyba. Ja tam nie będę się przeciskał przez drzwi. Okazuje się, że można wejść po schodach kulturalnie jak człowiek. Już jesteśmy na piętrze. A tu była imprezka. Patrzcie. Skutersi się bawili wspaniale. Masakra. I tak pokój za pokojem. Wszystko puste, rozkradzione. Patrzcie. Jeszcze firany zostały. Lustra. Myślę, że za miesiąc, góra trzy, będzie to po prostu kamień na kamieniu. Takie jest moje zdanie. No i wlazłem na drugie. Ostatnie piętro i tutaj raczej będzie to samo. Totalna demolka. Zobaczcie, tablica elektryczna już pięknie rozkradziona. Drzwi powyciągane,
z każdego pokoju. Ależ to był wielki obiekt. No i tak kończą te nasze obiekty. O, patrzcie, to chyba ktoś się przespał nawet niedawno. No, dla bezdomnych to jest raj. No i co, kochani moi, pobuszowałem tam dla was, pokazałem wam to, co mogłem sam zobaczyć. Ogólnie ruina, obraz nędzy i rozpaczy. Tak widzicie, kończą po kolei te nasze ośrodki wypoczynkowe. Nie wiem, czy to koronawirus, czy o co chodziło, ale po prostu widocznie zbankrutował kolejny obiekt. Będzie co pokazywać. Stety i niestety, raczej niestety. A więc z tym przykrym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Ja was zapraszam na kolejne. Cześć!